Cześć, tutaj Tomek, rowerowe tripy. 18 sierpień, godzina 9:50. Dzisiaj dla odmiany na fullu elektrycznym. Silnik Boscha. Nawet się szczerze nie zdążyłem zapoznać, tyle co go wypożyczyłem. Nie zdążyłem się ze specyfikacją zapoznać. No ale jestem podjarany, bo to wiadomo, pierwszy raz na elektryku. Czuję się, jakbym był Supermanem, podjeżdżając pod górę. I co? Wszystko fajnie. Jadę na jakiegoś tripa. Pewnie na Malinowską skałę chciałbym wjechać na Skrzyczne, tylko że aura troszkę się popsuła. No jest zachmurzone, pewnie zero widoków będzie na górze. No i pada. No nic, miejmy nadzieję, że to są góry. Aura w górach się lubi zmieniać, że trochę się wyklaruje, chociaż prognozy są nie za bardzo optymistyczne, ale nie. Jadę na trybie drugim stopniu wspomagania. Jeszcze mam dwa mocniejsze. Jadę pod taką stromą górę, asfaltem, ale pod stromą górę i nie czuję za bardzo tego. Na analogowym bym tutaj sapał, a ten to śmiga. Jadę szlakiem pieszym na Przęcz Wasalmopolską. Jak się mylę, to sprostuję, tutaj dam napis. Wiecie co, podniecam się jak dziecko. Jakby jak dziecko, które dostało nową zabawkę. Naprawdę, tutaj taki stromy podjazd i nie jechałem na najmocniejszym trybie, 20 na godzinę, spokojnie można, bez jakiegoś dużego wysiłku. Mam porównania z analogowym, to bym tutaj już był po tym podjeździe, cały zlany potem. Może troszkę jestem spocony, bo mam kurtkę przeciwdeszczową, jest tak parna, robi się parno deszczowo, ale to nie ze zmęczenia. To może jestem po prostu za ciepło ubrany, ale już mi się nie chce ściągać, bo zachmurzone jest, kropi. Wiem, kto jeździł na elektryku, to pomyśli, podnieca się jak dziecko. Ale jak to żona mówi, faceci rozwijają się do 6. roku życia. Umysłowo. Dobra. No co, no dajcie mi się nacieszyć, kupię sobie taką zabawkę, już postanowione, sprzedaję jakieś inne zabawki niepotrzebne i zbieram na elektryka. Zmiana planów, tak się rozlało, że po prostu tam się zrobił technicznie dosyć trudny szlak, bałem się podjeżdżać, jednak wypożyczyłem ten rower. Za wszelkie szkody muszę ponieść jakąś odpowiedzialność i naprawę, także boję się takim trudnym technicznie szlakiem. Nie mam wyczutego tego rowera, roweru elektrycznego. Jadę na łatwiejszy szlak. W cyrku jadąc ulicą Salmopolską skręciłem za hotelem chyba Gronie w lewo. Jadę taką ścieżką rowerową na Halę Skrzyczeńską. Tutaj jest łatwiejszy szlak technicznie. Mówię, no boję się takim drogim rowerem tam, po jeszcze jakby było sucho, to bym jeździł po trudniejszych szlakach technicznych, znaczy będę zjeżdżał, ale po prostu boję się podjeżdżać takim rowerem. On mieli te kamienie wyrzuca z kutku, no nie mam wyczutego, przyznaję, ale zabawka jest świetna. Mówię, to jest następny rower, jaki będę kupował, to tylko Electric Full. Na kamerce tego nie będzie widać, jadę na najmocniejszym trybie turbo, to jest naprawdę spore nachylenie. Ja normalnie chciałem w zakręt chodzić, za szybko wchodzę w zakręt pod górkę. Ja pierdykam, jaka zabawka fajna. Jadę pod górę i to nie na najmocniejszym trybie, się nie męczę. Ja pierdykam. Chcę takie coś. Tak to można jeździć po górach. Ale ile więcej szlaków można przejechać, ile fajnych miejscówek można zobaczyć w krótszym czasie. Tak jak ja przyjechałem tutaj na tydzień. Dobra, na jeden dzień sobie elektryka pożyczyłem. I mogę dużo więcej, że tak powiem, przejechać niż analogowy. Wczoraj zegarek mi namierzył, że pieszo zrobiłem 20 km. Przedwczoraj 18. Trochę pobiegałem po górach.
Także takie mam zakwasy. Dzisiaj tutaj na analogowym to bym umierał, jakbym podjeżdżał. A ja sobie jadę, nie męczę się, nie sapię do kamerki. Nie no, czuję się jak Superman na takim rowerze. Nie, to uzależnia, taki rower uzależnia. Dobra, koniec tych zachwytów. Nie wiem, momencik minął. Już jestem na hali Skrzyczeńskiej, 1000 metrów. Jadę na najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego, czyli Skrzyczne, 1257. Pierwszym szlakiem mam godzinę 10. Ciekawe, w ile minut wyjadę. No, pogoda jest nie za ciekawa, widoczność zero dzisiaj, mgła, ale jestem tak podjerany. Byłem już tutaj 2 dni temu, także wiem, jakie są stąd widoki przy dobrej przejrzystości. Dzisiaj się bardziej zachwycam rowerem niż widokami. No i co? Pędzę dalej. Spotkałem Andrzeja Straneiro. Polecam kanał na YouTubie, świetny kanał. Fajnie tak kogoś spotkać, jakiegoś YouTubera na żywo. Dałem sobie teraz na tryb eko. Także idzie się zmęczyć też na takim rowerze. Taka widoczność jest. Mleko. Pod górę jadę. Powyżej 25. Wiecie co? Nie ma co krytykować elektryków, że to już nie sport, że to się nie idzie zmęczyć, że to dla emerytów. Jestem tutaj, podjeżdżam już przed samym Skrzycznem, przed szczytem. Dałem sobie chwilę na eko. Jedzie się jak na zwykłym rowerze. Idzie się zmęczyć. To co daje silnik, to niweluje ta większa waga, także idzie się zmachać naprawdę też na takim rowerze. I zrobić nawet formę. Daj te butelki odleję. Daj mi to do butelki naleję, daj. Hip-hopa R. Pierwszy przejazd na elektryku zachowawczy. Boję się szybko jechać na tym elektryku, bo jednak jest cięższy niż analogowy. Wspomaganie wyłączyłem, żeby za szybko nie wejść w zakręt przy dokręcaniu. Thank you.
na analogowym się przy takich wjazdach nas pewnie i czuję. Jednak kwestia pewnie przyzwyczajenia, ale czuć tą wagę. I mimo że z górki, ale przy manewrowaniu ciałem. I rowerem. Ale też jest fajna zabawa. Kurde, ta waga trochę mnie przeraża. Muszę się przyzwyczaić. Boję się skakać tym rowerem. Chyba się pogoda klaruje. Robi się coraz jaśniej. Co jeździli na elektryku, się pewnie będą śmiać ze mnie i z tych komentarzy. Ale no co, śmiejcie się, dajcie się dziecku nacieszyć. I tak sobie kupię taką zabawkę. Nie no, fajna sprawa, naprawdę. Szczególnie tam, gdzie nie ma wyciągów, można sobie podjechać jakąś traskę i też się idzie pobawić. No wiadomo, ciężej jest manewrować trochę ta waga, czuć tą wagę przy manewrowaniu, ale myślę, kwestia pojeżdżenia dzień, dwa i gdzieś się przyzwyczaić do takiego roweru. Dobra, taka krótka przygoda z elektrykiem. No co, no fajnie się podjeżdża, no. Ale jednak w terenie, przy takich nawet zjazdach bardziej stromych, czuję się pewnie na analogowym. Lżejszy ten rower, jakoś tak łatwiej nim manewrować. No ale jako tak do eksploracji nowych terenów, ścieżek, mniej czasu człowiek potrzebuje, więcej może zwiedzić. Fajna sprawa, polecam. Przynajmniej raz spróbować. No nic, do następnego, cześć.